Od już prawie 3 lat przemierzam kraje Europy, by pokazać Wam, jak wiele domów pozostaje zostawionych na pastwę losu. Czasem z powodu tragedii, jakiej doświadczyła rodzina, czasem z braku spadkobierców. To smutne, że człowiek połowę życia poświęca, by zbudować dom i stworzyć atmosferę rodzinną, a na końcu zostaje sam. Rowerek nawet się ostał. Traktorek. Jakaś graciarnia. Dom jest otwarty, całe wyposażenie jego zostało. Jest naprawdę bardzo piękne. Każda rzecz ma jakąś historię pewnie. Dom kilka lat temu był wystawiany na sprzedaż. Niestety nie sprzedano go. Teraz po prostu niszczę je. Zobaczcie, jak to pięknie. Jaki kominek zdobiony. Wszystko najprawdopodobniej w miedzi. Tak, to jest miedziane. Bardzo ładnie zrobione. Kaczuszki. Wszystko mosiężne. Kolekcja lalek, bardzo dziwnych. Zobaczcie, jaki stary zegar. Podstawki pod gorący kubek. Bardzo fajne. Nie wiem, czy coś jest w szafach. No, wszystko wypełnione. Idziemy zobaczyć resztę pomieszczeń.
Tutaj jest wyjście na zewnątrz. Tutaj totalna graciarnia. Spróbuję się tu jakoś przebić. Jest tutaj nawet biżuteria. Zobaczcie, wszystko zostało. Kilka obrazów na ścianie. I nie obyłoby się bez alkoholu. Bez alkoholu. Na mojej eksploracji oczywiście. Jest tego tutaj trochę. Winka. Najwięcej win. Tu mamy coś ciekawego. Chciałbym zobaczyć, co to. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Bananowy likier. Niezłe. Tu jeszcze coś mamy. Jakieś ozdoby. Tutaj również. Co może być w tak małym pudełku? O, różaniec. Idziemy dalej. Idziemy na górę. Sypialnia. Ktoś tutaj ewidentnie zajmował się ptactwem. Bardzo dużo pucharów właśnie zostało. Gdzie się nie spojrzy, wszędzie puchary leżą. O, i kolejne winka. 2009. Nie wiem, czy to jakieś markowe. Stary zegar. Kolejne puchary. Pusta puszka. Skoro nie idzie, to nie otwieram tego. Zobaczmy. Dokumenty. Dokumentów nie będę pokazywał. Tutaj druga sypialnia. Wygląda, jakby nadal tu ktoś sypiał. Nie wiem, co to za pokój dziwny. Wszędzie jest rozsypane ziarno. Jakby mieszkał tu jakiś ptak. O, zobaczcie, jakie radio.
Łazienka. Jeszcze w starym stylu zrobiona. Przyrządy do golenia. Maszyna do szycia. Z chęcią bym ją podniósł. A może lepiej nie. Ogromna butelka. Szklana. Tutaj mamy maszynę. Idziemy do następnego pokoju. Tu również jest sypialnia. I znowu winka. To też jest wino. Porto. Porto, z tego co wiem, to bardzo mocne jest. A to ma 19%. No w miarę takie. Bardzo dużo wina zostało. Stare zdjęcia. Zamknięte drzwi. Zejdziemy sobie na dół. Wokoło jest bardzo piękna okolica, aż dziwię się, że nikt nie wykupił tego domu jeszcze. Było kilka prób sprzedaży, jednak najwidoczniej nie było mu dane. I zegarek. Taki stylowy otwieracz. Stare aparaty. Kolejny zegar piękny. Biżuteria, która została. I jakieś monety. Zaraz sprawdzimy, co to. Chyba belgijska waluta. Pierścień. Co tutaj jest? W takich pudełkach przeważnie były cygara, a tu są lakiery. O, to już kobieta jakaś przejęła, bo kiedyś tu były na pewno cygara. Docieramy do kuchni. Panuje tutaj bardzo duży bałagan. Widać, że ktoś tu był przede mną. Zresztą bardzo dużo osób tu było. Ale mimo to i tak wygląda tutaj dobrze. Bardzo ładne talerzyki. To tak chyba ma być. Kolejne medale.
To chyba spiżarnia jakaś była. Tak mi się wydaje. Czy tu wyjście jest aktualne? Chyba tak. Tak, tędy można też wyjść. Zobaczcie, że woda była pompowana tutaj niegdyś. Tutaj też chyba była spiżarnia. Ja będę musiał chyba wyciągnąć latarkę. O kurde. Ktoś się zabezpieczył na zimę. Są tutaj prawie wszystkie owoce. To są brzoskwinie, agrest, nawet warzywa, marchew, ananas. Co kto by nie chciał. Wszystko tutaj znajdziemy. I dużo pierdołek.